Ruszają poświąteczne zbiórki żywności. Jedną z nich zorganizowało dzisiaj Stowarzyszenie Nowe Zabrze. Przez kilka godzin wolontariusze czekali na mieszkańców, którzy przynosili jedzenie. I akcja się udała, bo stół zapełnił się bardzo szybko, ale żywność można przynosić nadal. Jak o tym Paweł Jędrusik. Wystarczyły niespełna 2 godziny i stół z żywnością był już pełny. Mama znalazła na internecie ogłoszenie i stwierdziliśmy też, że mamy trochę za dużo jedzenia i postanowiliśmy się podzielić. Zbiórka poświątecznej żywności odbyła się przed domem parafialnym Kościoła Świętej Anny. Wszystkie zebrane potrawy trafią do zabrzańskiej jadłodzielni. Mieszkańcy reagują bardzo dobrze na naszą zbiórkę. Przynieśli tutaj typowo takie wigilijne dania typu makówki, moczka, ale również takie po prostu rzeczy jak makarony, słodycze, takie o dłuższej dacie przydatności do spożycia. Ci, którzy nie zdążyli oddać żywności podczas zbiórki, mogą to jeszcze zrobić. To wszystko, co trzymamy w naszych lodówkach, najlepiej przynieść właśnie do tej jadłodzielni. Ona funkcjonuje od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do godziny 18, więc jeśli ktoś nie zdąży pojawić się dzisiaj na tej naszej poświątecznej zbiórce żywności, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby odwiedził zabrzańską jadłodzielnię. To nie jedyna możliwość. W wielu miastach są też tak zwane lodówki społeczne. Tak jest m.in. w Rybniku. Mamy 3 tak zwane lodówki społeczne, 3 lokalizacje w dzielnicy przy ulicy Zebrzydowickiej, przy ulicy Lompy w dzielnicy Boguszowice Osiedle i przy ulicy Barbary 22 w dzielnicy Niedobczyce. A z takiej możliwości warto skorzystać. Jedzenie nie tylko się nie zmarnuje, ale też pomoże komuś innemu.